Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na konferencji prasowej z okazji ogłoszenia nominacji już odbędącej 17 edycji konkursu Wolność Wybrać, Nagroda Gospodarcza. Na 17 edycji po raz pierwszy robimy to online. Nowe wyzwania, nowe czasy. Szanowni Państwo, z nami dzisiaj na konferencji będą Grzegorz Dzik, przedstawiciel prezydium konkursu, przewodniczący Rady Przewodniczącej Izby Gospodarczej, Pracodawcy i Przedsiębiorcy. Szanowni Państwo, mam przyjemność zawiadomić, że w tym roku odbywa się po raz 17 gala Nagrody Gospodarczej Gryf Dolnośląski. Jest to wyjątkowy moment. Można powiedzieć, że w naszej historii gospodarczej w 90 roku weszliśmy w nową ekonomię, w 2004 do Unii, a teraz jesteśmy w momencie, kiedy przechodzimy pandemię i tworzy się przed nami nowy świat, do którego stary mija, już do niego pewnie nigdy nie wrócimy. Chciałbym powiedzieć, że takim kluczowymi elementami tej nagrody, które chcę podkreślić, jest sprawa sukcesji w kapitule, w składzie kapituły i o tym za chwilę. Poruszenie cyfrowe. Tutaj chcę podnieść ten temat, bo na pewno generał COVID spowodował, że świat oszalał na temat cyfry i przyspieszenia cyfrowego. I z pewnością to, co zawsze w gryfach było ważne, żebyśmy dostosowywali się do bieżących sytuacji rynkowej, tak w tym roku również będzie miało miejsce. No i w końcu pożegnanie z przeszłością, bo to przecież to, co się zdarzyło teraz, zamyka tą przeszłość tych firm tradycyjnych, coraz więcej firm hybrydowych, a tak naprawdę ci, co naprawdę będą uciekali do przodu, to są firmy cyfrowe. Proszę Państwa, zacznę jednak od tematu sukcesji, ponieważ dzisiaj w kapitule, w tym roku w kapitule nastąpiły dosyć duże zmiany. Aż 10 nowych członków kapituły, 12 członków kapituły przestało pełnić swoją funkcję. Zwrócę tu uwagę na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to nauka oczywiście i tu mamy nowych rektorów uczelni publicznych. Ja ich wymienię w tej chwili. To jest profesor doktor habilitowany inżynier Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej. Profesor doktor habilitowany Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Oraz profesor doktor habilitowany inżynier Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Natomiast w samorządach i organizacjach nastąpiła też zmiana, znaczy zmiana może nie, ale do składu kapituły wszedł prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. W ten sposób członkami kapituły są praktycznie wszyscy przewodniczący większych organizacji samorządu gospodarczego na terenie Dolnego Śląska. Cieszę się bardzo, że Dolnośląska Izba Gospodarcza jest już też z nami. Największa zmiana i najistotniejsza to wśród kandydatów w biznesie. I tutaj właśnie temat sukcesji. Podjęliśmy decyzję, że do kapituły w tym roku przystąpią osoby, prezesi, wiceprezesi spółek naszych największych na Dolnym Śląsku, u których zachodzi albo trwa, albo już zaszła sukcesja. I wobec tego pozwolę sobie wymienić pani Agnieszka Han, wiceprezes zarządu PPF Haspolek, spółka akcyjna. Tutaj gratuluję takiej decyzji ojcu Staszkowi Hanowi, który do tej pory był członkiem kapituły. Pan Martin Kaczmarski, prezes zarządu Kaczmarski Group. Oraz Jakub Dzik, wiceprezes zarządu IPL S.A. Oczywiście do kapituły doszły też inne osoby. To jest Ewa Nowak-Iskra, dyrektor regionu Dolny Śląsk Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to przedstawiciel mecenasa konkursu. Doszedł również Henryk Pawliczek, dyrektor naczelny do spraw administracji zakupów KGHM Polska Miedź. Przedstawiciel naszego partnera generalnego nagrody, czyli KGHM-u. I w ten sposób mamy 10 nowych członków kapituły. Skomentuję to w ten sposób, że kapituła się odmłodziła zdecydowanie, bo są to osoby zdecydowanie młodsze. Zarówno rektorów mamy młodsze pokolenie, doszło do władzy. Również jak chodzi o sukcesję, to są ludzie już drugiego pokolenia biznesowego. Także sądzę, że kapituła będzie mogła w związku z tym nadążać z najbardziej
trendy sytuacjami na rynku, a więc mówiąc krótko, cyfryzacją, a za chwilę pewnie z tematami ekologicznymi, które stają się po prostu wyzwaniem dla naszej rzeczywistości. Prezydium Kapituły Gryfów, które zatwierdza kategorie, zatwierdziło 6 nowych kategorii w 7, które występują w tym roku. W składzie prezydium oczywiście mamy naszego partnera generalnego, czyli KGHM. Reprezentuje go oczywiście pan prezes zarządu Marcin Chludziński. Jest przedstawiciel naszego partnera merytorycznego PWC, czyli pan profesor Witold Orłowski. I jest oczywiście przedstawiciel Izby, czy przewodniczący, czyli ja we własnej osobie Grzegorz Dzik. Te zmiany duże dotyczące składu kapituły, dotyczące kategorii nagród odzwierciedlają tendencję, jaka jest ogólnie w tej chwili na świecie. Przyspieszamy, idziemy za tym, za czym idzie cały świat, za młodością, za nowymi trendami. Musimy dokonywać nowego spojrzenia na gospodarkę. Natomiast to, co najbardziej chcę podkreślić, że Kapituła podjęła taką decyzję, że w tym roku te gryfy się również odbędą. To była trudna decyzja, bo wiemy, że pandemia, niepewność, czy odbędzie się gala w sposób tradycyjny, czy odbędziemy ją w sposób cyfrowy. Niemniej uznaliśmy wszyscy, prezydium i członkowie kapituły, że podtrzymywanie dzisiaj promocji gospodarczej jest naszym wręcz obowiązkiem w tych trudnych czasach, bo wiadomo, że był lockdown, nie będzie w tej chwili prawdopodobnie drugiego, bo na to zabraknie pewnie środków państwu polskiemu. I dobrze, bo musimy pracować normalnie. Niestety nie możemy zatrzymywać gospodarki, bo straty są przeolbrzymie wtedy. Natomiast wspólna decyzja jest, uważam, słuszna. Zgłosili się kandydaci do konkursu. Może mniej licznie niż w poprzednim roku, troszkę mniej jest kandydatów, ale są to wyraźni kandydaci. Kapituła dokonała już wyborów, także jestem przekonany, że gala, która odbędzie się 26 października, będzie przez Państwa oglądana w formie cyfrowej lub bezpośrednio. Życzę dobrego odbioru, życzę nominowanym i laureatom już, którzy są pewnie znani przez kapitułę, sukcesów z powodu takiego, że tą nominację otrzymali. Dziękuję bardzo. Za te słowa. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do oficjalnego ogłoszenia nominacji. Poproszę teraz o zaprezentowanie dwóch pierwszych kategorii profesora Andrzeja Kaletę, przewodniczącego kapituły. Dzień dobry. Mam przyjemność przedstawić Państwu nominowanych w dwóch, wydaje się, bardzo ważnych kategoriach. Dolnośląski produkt roku i innowacyjny pomysł na biznes. Dlaczego ważnych? Dlatego, że w tym roku tutaj wyjątkowo dużo było zgłoszeń w tych dwóch kategoriach. Jury Kapituła intensywnie pracowała i po dużych dyskusjach wybraliśmy trzech nominowanych w każdej z tych kategorii. Zacznę od kategorii innowacyjny pomysł na biznes i rozwój. Tutaj szukaliśmy przełomowych, nowatorskich rozwiązań, eksponując znaczenie globalne tych rozwiązań. I tutaj rzeczywiście pojawiły się w finale trzy przedsiębiorstwa, co do których nie mieliśmy wątpliwości, że na nominację zasługują. Pierwsza z tych firm to jest SAT Revolution, spółka akcyjna, reprezentująca biznes kosmiczny, zajmująca się technologiami kosmicznymi, wpisując się w trend Space 4.0. Proponuje innowacyjne technologie obrazowania Ziemi z wykorzystaniem nanosatelitów. To jest bardzo obiecująca innowacja z punktu widzenia przydatności dla geodezji, dla kartografii, dla zarządzania kryzysowego, dla ubezpieczeń rolnictwa i wielu innych dziedzin, więc jest to na pewno innowacja o dużym znaczeniu także wdrożeniowym.
Drugi nominowane przedsiębiorstwo to jest Servaili spółka z o.o. Tu z kolei pojawiło się przedsiębiorstwo, które zajmuje się systemem oprogramowania służącego zarządzaniu infrastrukturą zakładów produkcyjnych, ale co ważne, oni proponują wykorzystanie sztucznej inteligencji do wykrywania zagrożeń, do automatyzacji nadzoru bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydaje się, i tutaj na to wskazuje dotychczasowy rozwój firmy, że jest to innowacja no, rzeczywiście nowatorska całkowicie w skali świata. I trzecia nominacja to jest przedsiębiorstwo PayAI, taki wrocławski, bardzo interesujący, obiecujący startup, który oferuje kompletny system płatniczy, który opiera się na identyfikacji klientów z wykorzystaniem biometrii tęczówki oka. Twierdzą, i wiele na co wskazuje, że nie bezpodstawnie, że jest to w tej chwili najbezpieczniejszy system identyfikacji klientów. W dzisiejszych warunkach, kiedy ta automatyzacja obrotu, kontaktów następuje, wydaje się to bardzo interesujący obszar funkcjonowania. Firma wykorzystuje w praktyce eksperymentalnie na terenie Wrocławia swoją technologię. I to są trzy kategorie, które wytypowaliśmy w obszarze innowacji. Natomiast jeżeli chodzi o drugą bardzo interesującą kategorię, Dolnośląski Produkt Roku, to tutaj szukaliśmy przedsiębiorstw, które stworzyły i wypromowały produkty, z których jako Dolnoślązacy możemy być dumni, które, mówiąc krótko, promują Dolny Śląsk w skali nie tylko krajowej, ale międzynarodowej. I tutaj też po dużych dyskusjach intensywnych doszliśmy do konsensusu, i kapituła jury wytypowało trzy przedsiębiorstwa. Pierwsze z nich to Piwik Pro. Przedsiębiorstwo, które oferuje innowacyjne oprogramowanie analityczne, z którego korzysta 150 klientów na całym świecie. Ci klienci to czołowe korporacje międzynarodowe, instytucje międzynarodowe, rządy. Drugie z przedsiębiorstw, które tutaj nominujemy, to jest Arcana Cosmetics. Z kolei przedsiębiorstwo, które opiera swoją działalność na i oferuje produkt będący profesjonalnym kosmetykiem, czyli oni zajmują się produkcją, dystrybucją kosmetyków, ale dla profesjonalistów. Wydaje się, że jest to produkt, którego ranga jest tak ważna, tak istotna, ponieważ jest to bardzo nowatorskie rozwiązanie, alternatywne dla no, dużo bardziej inwazyjnych zabiegów medycyny estetycznej. Oddziałują na skalę, skórę i niwelują tutaj problemy zdrowotne u ludzi. Także oddziałują na psychikę, twierdzą twórcy tego produktu. I wreszcie trzeci nominowany, firma Eckert AS spółka z o.o., która z kolei proponuje i oferuje innowacyjne, nowoczesne maszyny do cięcia CNC. To są przecinarki plazmowo-tlenowe typu Onyx i to też jest produkt bardzo zaawansowany, który oferuje ta firma dla klientów lokalnych, ale i globalnych, produkt innowacyjny w skali międzynarodowej. Więc w tej kategorii, w tych dwóch kategoriach wydaje się, że możemy być dumni z tych przedsiębiorstw, które tutaj w tej chwili jako nominowane przedstawiłem. Bardzo dziękuję, panie profesorze. A teraz kolejna kategoria i o przedstawienie poproszę panią Lidię Marcinkowską-Bartkowiak, przedstawiciela partnera generalnego KGHM. Nagroda za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kategoria, w której mam przyjemność ogłosić tegorocznych nominowanych,
to Nagroda za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wyróżnia ona sposób zarządzania przedsiębiorstwem, którego filarem jest odpowiedzialność społeczna. Dlatego nagradzane są firmy, dla których środowisko naturalne, oczekiwania społeczne i dobro pracowników mają ogromne znaczenie i stanowią fundament ich działalności biznesowej. Nominowani: Arte, wielobranżowa spółdzielnia socjalna. Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem społecznym, które działa głównie wśród osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, ale też chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych czy uchodźców. Spółdzielnia daje możliwość zatrudnienia osobom, które chcą wrócić do normalnego życia. Angel Poland Holding, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Grupa deweloperska zatrudniająca ponad 400 pracowników w biurach we Wrocławiu i w Krakowie. Działa lokalnie, pomaga potrzebującym, pamięta o czworonogach. Citech, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Citech jest renomowaną spółką należącą do koncernu Volkswagen oraz producentem metalowych stelaży siedzisk samochodowych. Citech podejmuje szereg aktywności w ramach działalności pozabiznesowej. Działa odpowiedzialnie na rzecz pracowników, partnerów biznesowych, społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. Realizuje przy tym 17 celów zrównoważonego rozwoju. Partner generalny PGKM Polska Miedź S.A. towarzyszy nam w konkursie od zawsze, także dziękuję za tą obecność. Poproszę teraz pana marszałka Cezarego Przybylskiego, współorganizatora konkursu, o przedstawienie nominowanych samorządów w kategorii Samorząd wspierający biznes. Drodzy Państwo, aby biznes mógł swobodnie się rozwijać, swobodnie i z rozmachem, konieczne jest wsparcie samorządu. Dlatego też tak ważne jest działanie stwarzające przedsiębiorcom jak najlepsze warunki do prowadzenia i rozwoju ich firm. Na Dolnym Śląsku mamy wiele wzorcowych przykładów takich działań. Dlatego też chcemy nagrodzić najlepsze praktyki dolnośląskich samorządów właśnie w tym zakresie. Mam zaszczyt zaprezentować Państwu nominowanych w kategorii Samorząd wspierający biznes. Chciałbym jeszcze dodać, że na Dolnym Śląsku udało nam się stworzyć złoty trójkąt, a więc biznes, samorząd i nauka. To powoduje, że jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej. Nominowani to Gmina Miejska Głogów. Przedsiębiorcy lokalni stanowią istotny punkt w strukturze gospodarki i stanowią duży potencjał rozwojowy. Ich działalność jest silnie zakorzeniona lokalnie, przez co swoje plany rozwojowe wiążą z rynkiem głogowskim. Gmina przywiązuje dużą wagę do wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw, oferując pomoc dla firm w postaci ulg w podatku od nieruchomości. Gmina współpracuje z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju oraz Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej w zakresie wsparcia głogowskich firm w eksporcie swoich usług i produktów na rynki zewnętrzne oraz z Polską Agencją Inwestycji i Rozwoju, która jest rządową organizacją zajmującą się pozyskiwaniem inwestorów w Polsce. Gmina Jawor. Gmina Jawor od 2015 roku staje się miastem zrównoważonego rozwoju, wysokiej jakości życia, przyjaznym dla mieszkańców, otwartym dla inwestorów i turystów. Wszystkie działania gminy realizowane są w oparciu o zapisy strategii rozwoju gospodarczego gminy Jawor. Jawor realizował projekty nakierowane na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. Między innymi skutecznie pozyskiwał fundusze zewnętrzne na strategiczne inwestycje związane z infrastrukturą obszarów aktywności gospodarczej. Stworzenie w 2018 roku strefy dla małych i średnich przedsiębiorstw, pozyskiwanie dofinansowania, promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 Jawor oraz gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych. Powiat wrocławski. Obszar powiatu wrocławskiego to jedna z najatrakcyjniejszych lokalizacji inwestycyjnych w Polsce.
czego potwierdzeniem jest ulokowanie na tym terenie wielu rodzimych gigantów i największych międzynarodowych korporacji. Władze powiatu wciąż podejmują szereg zabiegów z myślą o obecnych, jak i przyszłych inwestorach. Między innymi dbają o integrację lokalnych środowisk gospodarczych, organizacja chociażby Forum Kobiet Przedsiębiorczych Powiatu Wrocławskiego i utworzenie Powiatowej Rady Biznesu. I dostosowując ofertę edukacyjną szkół powiatu wrocławskiego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dziękuję Panie Marszałku za przedstawienie kategorii, ale też dziękujemy za wieloletnią obecność w konkursie i za zrozumienie, jak ważna jest promocja gospodarcza naszego regionu. A teraz poproszę Panią Ewę Nowak-Iskrę, przedstawiciela mecenasa konkursu Bank Gospodarstwa Krajowego, o przedstawienie nominowanych kategorii firma świadoma ekologicznie. Przedsiębiorstwo świadome ekologicznie to z pewnością firma wpisująca się we współczesne podejście do prowadzenia biznesu. To przedsiębiorstwo nowoczesne, które jest świadome tego, że jego działalność biznesowa ma wpływ na środowisko tu i teraz, ale przede wszystkim ma wpływ na świat, który pozostawimy swoim pokoleniom. Widzimy, że coraz więcej firm rozumie to podejście i wprowadza w życie ekologiczne rozwiązania oraz promuje proekologiczne postawy wśród swoich pracowników. W kategorii firma świadoma ekologicznie mamy trzech nominowanych. Jest to firma SPAS, spółka akcyjna. SPAS SA to jeden z liderów produkcji szaf i obudów teleinformatycznych, sterowniczych i automatyki oraz kompleksowych rozwiązań w zakresie projektowania i budowy centrów przetwarzania danych. Firma ta stale wdraża rozwiązania proekologiczne w procesie produkcji, zarządzania oraz infrastruktury. Kolejnym nominowanym jest to spółka NTI, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nowoczesne techniki instalacyjne. Działalność firmy skupiona jest na handlu detalicznym, hurtowym, artykułami instalacyjnymi stosowanymi w branży wodno-kanalizacyjnej i CO oraz produktami z branży techniki przemysłowej. Firma NTI w wyniku prowadzonych prac badawczych między innymi wspólnie z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Stalnego w Warszawie opracowała unikatową technologię produkcji kruszywa lekkiego z wykorzystaniem wyłącznie surowców wtórnych, takich jak osady ściekowe oraz odpady mineralne. Kolejnym nominowanym jest to firma Pneumat System spółka z o.o. Pneumat to firma rodzinna, która ma ponad 40-letnie doświadczenie na rynku. Łączy ona działalność handlową, produkcyjną i doradczą w zakresie systemów pneumatycznych. Świadomość ekologiczna firmy przejawia się w wielu jej dziedzinach działalności. Firma ta poprzez optymalizację procesów logistycznych, pozyskiwanie ekologicznych źródeł zasilania oraz edukację pozytywnie wpływa na środowisko. Szanowni Państwo, musicie przyznać, że od początku przyznawania Nagrody Dolnośląskiego Gryfa nasz świat bardzo się zmienił. Zmieniły się również sposoby dotarcia do klienta. Dziś wiele przedsiębiorstw nie wyobraża sobie skutecznej komunikacji bez mediów społecznościowych. Dlatego też idąc z duchem czasów, postanowiliśmy nagrodzić tych, którzy w tej dziedzinie mają szczególne sukcesy. Mam przyjemność ogłosić nominowanych w kategorii Nagroda za sukces w biznesie dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych. Nominowani. LES. LES jest aplikacją, która łączy w sobie funkcję społecznościową z opcją sprzedaży i zakupu odzieży używanej. Firma podejmuje działania niesponsorowane w mediach społecznościowych, angażujące swoich obserwatorów i użytkowników. Dba o edukację fanów, wskazuje ekologiczne oraz zero-waste'owe rozwiązania w modzie. Kolejkowo.
Kolejkowo to największa makieta kolejowa w Polsce. Media społecznościowe odgrywają decydującą rolę w działalności firmy, która tworzy wystawę w taki sposób, aby łatwo angażować klientów w życie firmy właśnie za ich pomocą. Działania organiczne w social media wspierane są kampaniami płatnymi ukierunkowanymi na reakcje na posty. Osadkowski S.A. Firma Osadkowski od lat buduje wizerunek i pozycję rynkową, wykorzystując nowoczesne kanały komunikacji, szczególnie wskazując na social media. Poprzez aktywność w social mediach firma buduje wizerunek stabilnego i nowoczesnego pracodawcy, a także sprawdzonego partnera biznesowego. Ostatnie miesiące spowodowały, że także ten kanał zaczął być wykorzystywany do bezpośrednich kontaktów z klientami, co zaczyna się przekładać na wyniki biznesowe. Dziękujemy Panie Prezesie. A Szanowni Państwo, została nam ostatnia kategoria, ale nie najmniej ważna, lider transformacji biznesu. I o przedstawienie nominowanych poproszę Panią Edytę Skrzypiec, przedstawiciela partnera merytorycznego firmy PWC. Witam Państwa, nazywam się Edyta Skrzypiec, jestem dyrektorem we wrocławskim biurze PWC w dziale audytu. To dla nas zaszczyt, że PWC może być kolejny rok partnerem merytorycznym konkursu Dolnośląski Gryf Nagroda Gospodarcza, zwłaszcza, że jest to najważniejsza tego typu inicjatywa biznesowa w regionie. Jej celem jest promocja szczególnie innowacyjnych i nowoczesnych podmiotów życia gospodarczego na Dolnym Śląsku. Z pewnością należą do takich podmioty, które na przestrzeni ostatniego czasu dokonały transformacji biznesowej, dostosowując się do jakże zmieniających się ostatnio warunków otoczenia. Tym bardziej jest mi miło przedstawić nominowanych w kategorii lider transformacji biznesu. W tej kategorii mamy w tym roku dwóch nominowanych. Pierwszy z nich jest to firma Lintech Spółka z o.o. Jest to przedsiębiorstwo dolnośląskie, które działa od 2009 roku. Jest to firma projektowo-usługowa, która posiadała początkowo biuro konstrukcyjne oraz biuro automatyki, a z czasem uruchomiło także biuro mechaniki. Jest to spółka, która w ramach transformacji stawia przede wszystkim na trzy obszary. Pierwszy obszar jest to kontakt i współpraca z klientem. W ramach drugiego obszaru mówimy o zarządzaniu oraz analizie danych oraz trzeci obszar dotyczy innowacyjnego podejścia do realizacji projektu. Drugim spośród nominowanych jest spółka Atlas Wart, polska spółka z o.o. Jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się spółek z branży budowlanej w Polsce oraz lider w zakresie budowy obiektów wielkopowierzchniowych, w tym także w zakresie logistyki oraz obiektów produkcyjnych. W ciągu przeszło 20-letniej działalności spółka zrealizowała około 600 inwestycji, dostarczając jednocześnie około 3 milionów metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. W ramach swojego portfolio firma może pochwalić się współpracą z takimi podmiotami jak chociażby Bridgestone, Dino Polska, Autoliv bądź też 3P. Od 2018 roku Atlas Wart w sposób bardzo zintensyfikowany prowadzi działania w zakresie zmiany podejścia do tradycyjnego modelu prowadzenia projektów na poziomie niemal każdego zespołu i w każdej dziedzinie, kładąc nacisk przede wszystkim na nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz cyfrowe. Dolnośląski Gryf symbolizuje nie tylko sukces na krajowym oraz globalnym rynku, ale także podkreśla przywiązanie do korzeni biznesów z Dolnego Śląska. Swój prestiż i niezależność tego przedsięwzięcia gwarantuje kapituła konkursu. Rzadko zdarza się i nie ma drugiego takiego konkursu w regionie, w ramach którego osobami, które oceniają zgłoszenia oraz nominują i wyłaniają laureata konkursu, nie ma tak doświadczonych osób z zakresu czy to nauki, biznesu, albo też przedstawicieli władz samorządowych. Już wkrótce, proszę Państwa, dowiemy się, kto w tym roku zostanie laureatem konkursu Dolnośląski Gryf. Dziękuję Panu Dyrektorowi. Dziękuję za całą pracę w konkursie nad przygotowaniem kategorii. Tym sposobem poznaliśmy
nominowanych wszystkich kategorii 17 edycji konkursu Nagrody Gospodarcze Dolnośląskich Gryf. Pozwólcie Państwo, że podziękuję całej kapitule za pracę przy wyłonieniu tych nominowanych, współorganizatorom konkursu, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, Związkowi Pracodawców Polska Miedź, za to, że są z nami od wielu lat i razem pracujemy na rzecz tego konkursu. Ale pozwólcie też Państwo, że podziękuję partnerom i patronom, z którymi jesteśmy i możemy ten konkurs realizować. Dziękuję partnerowi generalnemu firmie KGHM Polska Miedź S.A. Dziękuję mecenasowi konkursu, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, patronom strategicznym firmie Kaczmarski Grup, właścicielowi Marek Chroń-Pesel i Rzetelna Firma oraz firmie PZUS-a. Dziękuję patronowi głównemu firmie Impresa i dziękuję patronowi Złotemu Przedsiębiorstwu Produkcji Farmaceutycznej Haskolek S.A. Oraz dziękuję pozostałym patronom i wszystkim zaangażowanym w to, żeby te konkursy się odbywały. Szanowni Państwo, czekamy na Was online 26 października o godzinie 19 na bezpośredniej transmisji z gali, gdzie z nominowanych wyłonią się nasi tegoroczni laureaci. Dziękuję za obecność i będziemy w kontakcie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.